Łopanie! Gdzie ja jestem na tej mapie? Anor Lando. No dobra, to idę tam, nie? Halo! Nie ma co, idę dalej! Witaj! Witaj, wędrowcze! Droga księżniczko, zgubiłem się i trochę się boję. Pomocy, pomocy! Nie Ale wiem, co nie mam bój się! W naszej krainie niedawno wydrukowaliśmy wspaniały przewodnik. Proszę. Oto i on. Dziękuję. Trochę dużo, ale dziękuję. Należy się $249 i 99 centów. Udało mi się zeskalpować 10 sztuk na eBaya. Wiecie, trudne czasy, dziewczyna musi z czegoś żyć. Może jakiś OnlyFans trzeba otworzyć, no bo ten... Już cycki pokazałam w sumie, ale prostytucja. O Boże! O Boże, mój kostium! Nie! Yeah, baby! Dziękuję wam. Bardzo dużo osób zasubowało, a jeszcze więcej w ogóle wpadło wspierających. Jestem zaszokowany. Mamy ciekawostki, które ostatnio drastycznie zdrożały. Mamy też drogie gry. Ja mówię, matko bosko, mówię, co się stanęło? Ciekawostki portowe to za chwilę. Oraz urocze gry. Yeah. Na półeczkę z PlayStation 4 wpadł Ishin, Like a Dragon. Gdzie ty idziesz? Po herbatę. Jest to port z PlayStation 4, na który wszyscy czekaliśmy i jest dostępny w Game Passie, dlatego ta kopia jest zamknięta dalej w folii. Wow. Ishina zawsze chciałem, zawsze była to gra, która była na mojej wishliście. No niestety ona była tylko po japońsku, PlayStation 3, no i teraz wreszcie jest. Ogram ją na Game Passie, jeszcze nie próbowałem. Jestem fanem Yakuzy i grałem w sumie we wszystkie części, ale nie wszystkie pokończyłem, więc pracuję nad tym, wiecie, nie jest łatwo, nie? Kupiłem go w sklepie, kilka tytułów i zapłaciłem za wszystko tam, nie wiem, może z 200 zł, a one jeszcze użyłem punktów, więc do tego był rabat. Opłacało się po prostu, dlatego wziąłem. Kolejnym takim tytułem właśnie po rabacie jest Tales of Arise, którego ogrywam. Jeszcze nie skończyłem, jestem na 17 godzinie, bo ciągle coś mi przerywa tutaj, wiecie, granie. Bardzo fajna grafika, bardzo ciekawa historia. Jest to JRPG iście wspaniały. Nie są to gry drogie i wyczuwam, że niedługo wyjdzie ten taki, wiecie, nie? Definitive Edition z dodatkami czy coś, więc pewnie to będzie po prostu śmieć niedługo, ale wziąłem, a po prostu tak bardzo kocham tą serię. Kolejną grą, jaką mamy, to jest The Diofield Chronicle od Squire i to jest taki a la Fire Emblem na gridzie, tak? Tak, ale ja nie grałem w to, nie? Nie grałem, miałem kupić w ogóle na Switcha, ale było tak tania, jakaś promocja właśnie w sklepie, więc wziąłem. No ja jestem zaciekawiony, ostatnio Squire w ogóle sta strasznie pałkę i wydaje główienka. No ale zagram, jak najbardziej w to zagram, to jest gra, która mnie ciekawi, zawsze mnie ciekawiła, bo ja lubię taktyczne gry, jestem takim, wiecie, staruchem, który tam lubi sobie czasami ten, nie? Przynudzić przy taktycznych grach. Nie zawsze wszystko musi być akcją, czasami jest czas na kontemplację, myślenie i przede wszystkim ruszenie makówką. Na logikę. Oh my god. Chyba się zaklinowało tam, czy nie? Nie, siedzi i zastanawia, co my robimy. Na PlayStation 3, jak wydresować smoka, kupiliśmy to w Lumpeksiku. Mamy taką serię na kanale Lumpeks Vlog, gdzie pokazujemy, jak kupujemy gry na lumpeksach i wyprzedażach garażowych. Wziąłem, bo mam dwójkę. Dwójkę mam dlatego, bo też w lumpie znalazłem za grosze, więc wziąłem do kolekcji. Zbieram gry na PlayStation 3, mam zamiar zrobić wszystkie ekskluzywy, dlatego po prostu nie miałem, więc... Przepraszamy, ale mój syn... Chce z nami pogadać. A on nie ma czym zaciekawić. Ujeżdża cię, straszyłeś. Straszne szczęście miałem. Jak wiecie, kupuję gry na traderze, wchodzę sobie tego pięknego poranka, zaglądam, a tam co? Tokyo Xenadu EX Plus. Oczywiście wiem, co to oznacza, ten skrót. Ja też. Bo chyba nikt nie wie, nie? Japończycy ich nazewnictwo w ogóle. Po co oni dają takie dziwne jakieś słownictwo na końcu? Żeby brzmiało profesjonalnie. Tak, chyba tak, żeby taki cool, nie? Sci-fi. Tokyo Xenadu to jest druga, z tego co pamiętam, najdroższa gra na PlayStation 4 w regionie PAL. Makabra, że w ogóle udało mi się to kupić. Zapłaciłem niecałe 200 zł, więc cena się zgadza. Tym bardziej, że tak naprawdę ona kosztuje 800 zł, 1000 zł, jeżeli chcecie kupić. Tak dużo? Jasne, jasne. Kurna chata. Czemu? Nie wiem.
Dziękuję, że oglądacie ten filmik, kanał. Tokio Xenadu, tak jak wiele JRPG-ów, jest pożądana, a w szczególności są pożądane, kiedy pojawia się motyw szkoły przez Personę. Więc jest to pewnego rodzaju rip-off serii Persona. Wydanie Tokio Xenadu jest NTSC, więc to jest amerykańskie wydanie. Nam udało się kiedyś zdobyć w ogóle tą grę, tak? Jak byliśmy w Wietnamie. Nie, na Vita, no na Vita, tylko tą bez tego dopisku EX+, to jest taka wersja podstawowa, a to jest wersja ulepszona z jakimś DLC pewnie. Trzy ubranka, jeden mieczyk, nie, i wydali jeszcze raz na Playaka 4. No ale ma lepszą grafikę i jest po prostu, no, bardziej chciany przez kolekcjonerów, no bo jest po prostu rzadki. No dobra. Dobra. Co? My tego... Miał, kurde. Do kolekcji nie tylko naszej wpadają super drogie i rzadkie gry. No jak nie? No mamy takie, o, proszę, gagatki na DS-a. Gagatki. Harry Potter. Prince of Persia. Battles of Prince of Persia. Jest to niesamowicie dobra gra taktyczna. Nie, no strasznie słaba. Ja ją włączyłem, w ogóle straszny krab. I tak naprawdę to jest krab, który jest na licencji i dlatego myślę, że się sprzeda, bo wszyscy kochamy Prince of Persia, a w szczególności dwójkę. A no to ma tą stylistykę dwójki, no ale jest straszna. To miał taki, wiecie, Fire Emblem, nie? Ale taki budżetowy. Mm-hmm. Ale no fajnie, nie? Bo ja to mówię, zapłaciłem za to wszystko 20 zł, więc wziąłem, nie? Nie będę sobie żałował. Mam pieniądze, to se kupię. Pić nie piję, palić nie palę. Jeść nie jem. Bo się odchudzam, nie? Ktoś nawet napisał w komentarzach ostatnio, że o, odchudzasz się, widać. Tu mamy Harry Potter and the Goblet. Źle. Harry Potter and the Goblet of the Fire. Bloody hell, Potter! Harry Potter i Czara Ognia. Damiana ulubiona część filmu, dlatego chciał też grę, bo najbardziej podoba się Harry'ego stylowa fryzurowa. A tak na serio, to ja lubię tą część, uwielbiam ją. W ogóle po polsku ją uwielbiam. Mam po polsku też na Playaka dwójeczkę i ona z takim beat'em upem. Ideu! Abiforce! To w ogóle jest port z Game Boya Advance na DS-a z tylko poprawioną rozdzielczością, więc to ja to w sumie już mam w innej postaci. Ten widzowie pomyślą, że my cię bijemy albo głodzimy. On tak się tylko zachowuje. Ja tak jakby ten, dodałem takie odgłosy, że go kopię tam na ziemię. On tak tylko stęka, bo my tutaj rozmawiamy, on myśli, że z nim gadamy. I też wpadła do mojej kolekcji gra. Nie dla mnie, nie dla Natalii, tylko dla Krzysia. Ja bym takich gier nie kupował, bo po co? Rayman Raven Rabbids tak naprawdę jest side-scrollerem. Całkiem niezły, nawet mi się podobał, ale to nie... To nie dla mnie, to dla Krzysia, jak ktoś pytał, nie? Moi drodzy, do kolekcji również wpadł Brothers in Arm. Jest to taki beatboxik. Jest to taki big boxik, gdzie są dwie gry. To nie jest Call of Duty, bo jest bardziej taktyczna. No i te wersje na Wii są oczywiście też takie najgorsze, ale no jako iż zbieram wszystkie Brothers in Arms, to też kupiłem sobie takie bundle. Zapłaciłem chyba, no może niecałe 30 zł, więc się opłacało. Super, że mam w kolekcji. Nawet nie wiem, ile jest warta, ale pewnie niewiele. A teraz przerywamy, aby podziękować naszym sponsorom. Dziękujemy. Jesteś gotowa? Nie wiem. Stop, zatrzymaj się. Czy padłeś ofiarą cringe'u? Nie czujesz się bezpieczny na własnym internecie? Zapraszam Was do pisania komentarzy Cringe VPN, a może i Wy otrzymacie 10% rabat na Waszą obronę komputera przed cringe'em. Kolejny tytuł, który wpadł do mojej kolekcji, zapłaciłem za niego jakieś 80-70 zł w zależności. Co to? Rune Factor 2, jest to wersja niemiecka. Niestety. Deutschland! Wydaje mi się, że powinniśmy przeprowadzić tą recenzję po niemiecku. Das ist ein Schnibbelangewogen, ja. 70 oder war. Zuben Armbiegen. Das ist ein Schnitzel. Jesus Christ. Udało mi się uzbierać wszystkie Rune Factor. To jest takie, wiecie, nie? Stardew Valley czy może Harvest Moon. Boże, zawsze zapominam, bo nie jestem fanem Harvest Moona. Moja przygoda z tego rodzaju gier zaczęła się właśnie od Animal Crossing. Chciałem tylko to podkreślić. Animal Crossing? Czy Stardew Valley? Stardew Valley, no tak, ja to tam. A, wydało się, gra w Animal Crossing. Podoba mi się pomysł tego, że jest to takie anime, że jest to taki trochę visual novela, no wiecie, szukamy romansu, są też dungeony, no i jest połączone to z farmieniem. No a tam największym fanem gier o farmieniu nie jestem.
No dobra, ja jestem. Że, dobra, lubię. Lubię. Mamy tutaj gry na Xboxa Klasika, które są na podstawie filmów, moi drodzy. I tutaj mamy tak, Mortal Kombat. Deception. A jak to ładnie powiedzieć? Deception. Kolejna próba, kontynuacja poprzedniej części, przeniesienie... No niestety Mortal Kombat w 3D było problematyczne i ta seria bardzo się borykała z tym, jak ma wyglądać, jaki ma mieć ten wygląd, te uczucie. Nie do końca im się to udało. Jeszcze tutaj ja lubię wszystkie Mortal Kombat, bo uwielbiam, jak leje się krew z mordy, jak ją obijam kimś, nie? Super sprawa. Kolejną grą to jest Sędzia Dredd, tak zwany Judge Dredd. Kiedyś, gdy byłem małym chłopcem, uwielbiałem grać w strzelanki. Kochałem to. I bardzo podobało mi się granie myszką, żeby taki mały celownik i że to wszystko było takie ostre, tak bym to nazwał. I nie mogłem się doczekać, aż zagram w Sędzia Dredd. Problem się pojawił tutaj taki, że ta gra jest zrobiona z myślą o konsolach. Przecież on tak po dwóch zdaniach i on tak wtedy... Problem Sędzia Dredd był taki, że celownik był bardzo duży. Ja tego nie rozumiałem, bo wtedy jeszcze nawet koncept konsol nie do końca był dla mnie wyrazisty i zrozumiały. Dlatego jej nie ukończyłem, bo gra miała za duży celownik. Totalnie dobry argument. No byłem małym dzieckiem, nie rozumiałem. Natomiast to, co mi się tu bardzo spodobało, to jest to, że faktycznie jesteśmy sędzią i każdą osobę, którą możemy złapać, albo ją po prostu zabić, albo co? Na miejscu dokonać osądu. Nie. Bo ja to bardzo dawno temu grałem, nigdy jej nie ukończyłem. Miałem też komiks Dredd kontra Death i pamiętam, że bardzo, ale to bardzo mi się podobał. No więc nostalgicznie jest i gra. Super. I ostatnią z tej kubki Xboxowej to jest Da Vinci Code. Kod Leonardo da Vinci. Film był chyba straszny, co? Kiepski był. Nie rozmawiajmy o tym. Kolejny tytuł, który wpadł, to jest Need for Speed Undercover. Dlaczego wersja na Wii? Dlaczego nie na PlayStation 3? Dlaczego nie na Xboxa 360? Ponieważ ta gra, jak wiele gier właśnie w tej erze, wychodziła w dwóch formach. Jedna forma była na stare konsole, a nowa forma była na nowe konsole. I robiły to dwie różne firmy. Natomiast tą część zrobili ludzie odpowiedzialni za Most Wanted i Underground. Więc jeżeli chcielibyście wybrać spośród dwóch gier, dwóch rodzajów, tak? PlayStation 3 i Wii czy PlayStation 2, to polecam wam właśnie tą wersję. Aczkolwiek grałem w nią tylko chwilę, żeby sprawdzić, czy to prawda i faktycznie gra się w to tak jak w Most Wanted, co jest komplementem, bo Most Wanted to najlepszy Need for Speed wszechczasów. Tą grę kupiłem za grosze, tam mniej więcej 20 zł czy coś takiego. Tutaj nie chodziło o pieniądze. Na jak najbardziej. Wszystko z tradery teraz wpada praktycznie. Z lumpów bardzo mało. Ciszo! Co nie na poważnie? Synku, co ty tu robisz? A teraz czas, abym pozbył się tej gry. Proszę, synu. Proszę, smacznego. A teraz dwa tytuły, które są bardzo kolekcjonerskie z różnych powodów. Natalia, może ty zacznij. Mamy tutaj na PlayStation 3 Bioshock Infinite, The Complete Edition. Complete Edition, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Jestem, a tutaj nie muszę chyba nikomu mówić, czy jest seria Bioshock, nie muszę też mówić, że ta część jest taka inna, ale nie jest zła. Alarm! Bardzo duży wzrost ceny. Alarm! Pricecharting zwariował. Tak, moi drodzy, jeżeli nie wiecie, czym jest aplikacja Pricecharting, to jest aplikacja, która liczy średnią cenę z eBaya i Amazona. Jest to najlepszy możliwy cennik, jaki aktualnie posiadamy, który pokazuje nam tak naprawdę mniej więcej, ile kosztują gry i w jakich się pułapach znajdują. Mhm. Bioshock stał się dosłownie z dnia na dzień, ten Complete Edition, jednym z najdroższych tytułów na PlayStation 3. Boże, twoja wina! A to jest wersja w folii, prawda? Tak, to jest nowa folii wersja. Niestety wydanie jest hiszpańskie, ale to nie ma znaczenia, bo tam wiele języków. Dlaczego to jest tak drogie, Natalia? Powiedz wszystkim. No bo pewnie... Nie wiesz właśnie. No bo zamknęli pewnie... A jak nie wiesz, to do kogo się zwrócisz o pomoc? Do Pana Boga. Jezu, słodki Jezu. Czemu ta gra jest taka droga?
Bo są na niej wszystkie dodatki. A no w sumie to logiczne, prawda? I te różne wszystkie dodatki nie wyszły w żadnej innej postaci. Jeżeli chcecie, to musicie sobie je dociągnąć. A na płycie to jest jedyna wersja. Więc zachęcam was, abyście mieli oczy otwarte, bo jeszcze się fama nie rozeszła, jeszcze skalpery nie zabrały kopii, jeszcze jesteście w stanie ją dostać w miarę tanio. Musicie się śpieszyć. Tak, ja swoją kupiłem za tam 200 koron, nie tam, nie wiem, 80 zł. Mega się opłacało. Kocham Bioshocka, tak naprawdę tą pierwszą trylogię. A dlaczego kupiłem sobie patyk prawdy, tak jak Natalia ma nam na to mówi, nie? Natalio! Damianie! Czemu to jest tak ważna? No bo słyszałam, słuchy chodzą, że europejska wersja tej gry jest taki moment w grze bardzo znaczący. Momenty. Przepraszam, poczekaj. Kontynuuj. Które zostały niestety... Nie zadziałał kop. Które zostały scenzurowane. Więc wersja amerykańska, jak tutaj widzimy, nie ma tej cenzury, dlatego ta gra rośnie w cenę drastycznie, nie, prawda? Nie, jest taka droga. Nie? Nie, na razie stanie. Jezu, ale... jak to nie? Ta wersja jest na PlayStation 3, to jest ta gorsza wersja, jest wersja też na PlayStation 4 i wersje NTSC myślę, że będą tymi drogimi wersjami. Na razie jeszcze ludzie się tak nie pobudzili, nie wiedzą, że na półkach ich stoją ocenzurowane wersje, ale kolekcjonerzy niedługo wyjadą z buta na pełnej pizdzie. Mały ewenement. Ewenement. Guild, która została wydana w nakładzie 100 tysięcy kopii, więc całkiem sporo. No. Ale w ogóle się nie sprzedała, nikt tego nie kupił i została wycofana ze sklepów. O-o. Twórcy stwierdzili, że się leżą na półkach i się kurzą, więc je wycofali. Mam nadzieję, że nie zniszczyli. Więc jeżeli kupiliście jakąś kopię, bo jeszcze macie okazję, to zróbcie to teraz. W momencie, gdy pękła banieczka i fama się wylała, że kopia została ściągnięta, cena skyrocket. W szczególności kolekcjonerki, nie? Które w ogóle nawet są tak rzadkie, że nie mają jeszcze ceny na price chartingu. A ta urosła i jest normalnie nowa w folii, tak jak ja mam, warta tam, nie wiem, z 400, z 500 zł. No i rośnie, sporo. Rośnie, więc atakujcie, póki jeszcze możecie. Sam gameplay przypomina Little Nightmares, ale jest za plecu, więc jest to gra TPP. Tak trochę przypomina, jakbyście popatrzeli na nią The Last of Us, że jesteśmy, chodzimy, skradamy się z jakimiś tymi, nie, pudłami, które o dziwo zawsze mają ten sam rozmiar i o dziwo zawsze tak są ułożone, żeby można było przejść obok przeciwnika. No wiecie, nie? Gry jako wideo. Na aukcji udało mi się również wygrać grę pod tytułem Paradox The Guided Fate. Mam poprzednią część, bo są dwie części. Jak to JRPG-i rosną w cenę, są maniacy zbierania JRPG-ów, tacy jak ja. Przepraszam na chwilę. Tak, cicho się zrobiło. Moi kochani, bardzo, bardzo brzydko w ogóle ona wygląda. Wygląda jak gra z PSP graficznie. Ale! W sumie to nie ma żadnego ale. Nice America, oni zawsze robią niskie nakłady. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Wszyscy wiemy, jak w to się gra tak naprawdę. Pewnie nikomu tutaj kopara nie opadnie i nikogo nie zaskoczy ta gra niczym. Ale! Ja strasznie mam tak, że są takie, wiecie, beznadziejne JRPG-i, jakieś słabe tam gry. To on ja je wezmę takie. No ja wezmę z półki, niby taki shit włączam i no i gra mi się dobrze, nie? Więc ja to bo kupuję. Wiesz czemu? Nie? Jesteś już stary! No i masz doświadczenie. Wypuść to. Tutaj my mamy taką kupkę gier na PlayStation 1 japońskich. Ja też mam. Tak, ale to są te fajne, a te są takie mniej fajne. Hej, no. hej, nie ma złych gier. Są. Są tylko gusta i guściki. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że wersje gier na PlayStation 1 japońskie są takie cieniutkie, nasze są europejskie, takie trochę grubsze pudełka. To jest jedna fajna rzecz. Jak siuraki, no tak. Tutaj mamy jakąś grę o futbolu, niestety nie przeczytam wam tu, bo nie znam japońskiego. Proszę, ja ci przeczytam. No, ale a nie, czekaj, jest no tutaj Winning Eleven... 3 World Cup Friends 98. Ale od Konami. Chcieli po japońsku, to wam przeczytam, to jest... No dawaj. Honda Sumo! Suzuki! Suzuki! Naruto! Pamiętacie tę scenę ze strasznego filmu? I tam po japońsku gadają i tylko mówią... Karate Judo Sumo Samurai! Nissan! Honda! Mitsubishi! Subaru! Harikari Tsunami! Kamikaze! Kolejna gra, tu mamy jakieś... Warcaby? Czy jak się nazywają takie? Japońskie takie, warcaby. D. Kurna zła! I coś tam napisane. Ja niestety nie znam japońskiego, więc nie wiem. Loser! Ale jaki fajny ten, takie plastikowe. Road to Sasuke! Muscle Ranking? Tutaj na odwrocie mamy takie screeny z gry i to wygląda jak teleturniej ninja... Był taki teleturniej, że się biega taki...
teren przeszkód jako ninja. A, był to taki... No. O, shit. Nie wiem. Zamek Takashiego? Co? No. Naprawdę? No coś takiego się nazywa. Nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta gra, ale jest to gra dla jednego albo dwóch graczy. Można zagrać w dwie osoby. I przechodzimy do dwóch kolejnych. Dwa kolejne tytuły, jeden z nich to jest Legaia, JRPG. Mam wersję PAL, no i bardzo chętnie przyjmę właśnie jeden z powodów, dla których kupiłem ten pakiet, za który zapłaciłem tak naprawdę mało, nie wiem, 60 zł. No Legaia bardzo chętnie przygarnę. W ogóle japońskie wydania są bardzo ładne i kolorowe. Ja polecam, jeżeli chcielibyście budżetowo zbierać na PlayStation 1, to japońskie wydania na eBayu są super tanie. No ja kupiłem na traderze. Ale fajnie, że Legaia. Ale, moi kochani, nie spodziewałem się, że coś takiego w ogóle kiedykolwiek trafi do mojej kolekcji. No jestem mega podjarany. Oto Grisu. Bardzo ważny historyczny tytuł Oto Gris. Jest to prekursor tak naprawdę psychologicznych horrorów. Zanim pojawił się Silent Hill, były próby zrobienia właśnie takiego głęboko zakorzenionego horroru, który nie opiera się tylko na walce. I właśnie tak powstał Oto Grisu, który w tamtych czasach był nazywany sound novel, że nie visual novela, tylko dźwiękowa novela, bo mamy dużo dźwięków. To jest wersja remake taki trochę, nie? Wersja odświeżona, może taki trochę port. Do końca nie wiem, bo no nie udało mi się tego włączyć i nie wiem, jaka jest dokładna różnica, ale oryginalnie ta gra została wydana na Famicoma i tamte dźwięki były, bitowe, nie? A tutaj mamy je trochę polepszone, w lepszej jakości. To jest tytuł na godzinę czy dwie. Taka bardziej ciekawostka, niuans, ale twórcy właśnie Silent Hilla i Forbidden Siren i jeszcze był koleś od Project Zero. Oni wszyscy siedzieli gdzieś tam na jakimś zlocie i wszyscy obgadywali właśnie tą grę, jaka ona miała głęboki wpływ na nich i na horror w Japonii. No i dzięki właśnie tej grze powstały tytuły, o których opowiadam. Więc jest to ważna gra, historycznie ważna i bardzo ją chciałem po prostu mieć, bo uważam, że no to jest coś wartego uwagi dla fanów Silent Hilla. Najmocniej przepraszam za to, że musieliśmy tak ciągle przerywać i że ciągle synek gdzieś tam, no wiecie, nie, stęka i jęczy, no ale no niestety jest małym bobaskiem. No a wiecie, jak to jest, jak się rośnie, nie? W szczególności jak się taki duży penis musi urosnąć, to straszne bóle musi być, straszny ból. Mówią o ząbkowaniu, że jest... Za o ząbkowaniu mówią, że jest bolesne, a co to musi być? Taki kawał mięcha, potacie. Penisowanie jest bardziej bolesne. Dla tych, którzy nie wie... Moi drodzy, dziękuję, że oglądaliście nasz dzisiejszy filmik i podzielcie się może na Discordzie albo na Facebooku, co upolowaliście wy ostatnio. Dawajcie wody. Zostawię linka w komentarzach. Cały tydzień na to czekałem, moi kochani. Cały tydzień. Dobra, co dzisiaj? Co dzisiaj? Jaki repertuar? Every night in my... Nie, już kiedyś śpiewałem Titanica, nie? Ale Titanica nigdy za wiele! Dawaj! Every night in my dreams I see you, I feel you. Ej, nawet nieźle mi wyszło. Every... Nie znam słów. Całe szczęście, że na pewno wykupiliście cringe VPN i nie musicie się martwić o to, co tu się dzieje. Nie musicie dać dobrą szczepionkę na cringe tutaj, więc musicie być... Panie najświętszy, ciężko z tą kobietą. Co? Co?